Rywal sporo cięższy od ciebie, ale powiedz, jakoś to dodatkowy stres to powoduje, czy chcesz pokazać, że szybkość zwycięża w tym pojedynku? Myślę, że tutaj będzie szybkość decydowała na pewno i timing. To, że rywal jest większy, to wcale nie oznacza, że muszę to przegrać. Mam nadzieję, że damy taką sportową, mocną walkę i będzie się to fajnie oglądało dla kibiców. To jest takie twoje główne założenie, z którym przychodzisz tutaj do Gromdy. Chcesz pokazać poziom sportowy, tak? Tak, jak najbardziej. Chciałbym pokazać mocny poziom sportowy, fajne walki, żeby kibic był zadowolony i żeby moi znajomi też mieli co pooglądać na pewno. Tutaj sporo zawodników bazuje na swoim doświadczeniu ulicznym. Powiedz mi, jak w tym fachu się odnajdowałeś czy odnajdujesz nadal? Pracowałem kiedyś na bramkach, ale może o tym nie będziemy rozmawiać. Wywodzę się stricte ze sportów takich typowych jak lekkoatletyka. Tam bardzo długo trenowałem, jakieś tam większe osiągnięcia też miałem po drodze, boks tajski, boks zwykły, MMA. Także mam nadzieję, że będę mógł na tym wszystkim polegać i pociągnąć walkę po swojemu. No właśnie, wspomniałeś o tych swoich doświadczeniach zebranych i w boksie tajskim, i w MMA. Może troszkę o tym byśmy tutaj szerzej porozmawiali, bo to też interesująca sprawa. No, Muay Thai to wiadomo, że tutaj się może troszkę przydać, nawet bardzo bym powiedział w pewnych aspektach. Jeśli chodzi o MMA, chyba trochę mniej, ale czy jest coś takiego z MMA, co można w tej klatce, jeśli chodzi o walkę w stójce, wnieść takiego, co może pomóc w wygraniu? Na pewno dużo przy zerwaniach klinczu, tam gdzie się wchodziło, gdzieś bliżej siatki i tak dalej. Można szukać miejsca na timing, gdzieś na włożenie ręki w szczękę i szukania szybkiego skończenia. Były już takie walki na Gromdzie, gdzie mierzyło się dwóch panów, jeden większy, drugi mniejszy. I to wcale nie kończyło się jednoznacznie, więc tutaj też jakby nie ma co oceniać pod tym względem. Ale czy gdzieś tam, kiedy zgłosiłeś się na Gromdę, kiedy przyjechałeś na to losowanie, tak zastanawiałeś się nad tym, co to będzie, jak na kogoś większego trafisz? Nie, totalnie nie kalkulowałem. Wiedziałem, że będę tak naprawdę najlżejszy z całej stawki. W to też głównie celowałem, bo będę polegał, tak jak mówiłem, na szybkości, więc totalnie mnie to nie przejęło. Tak, tylko dodajmy, ty 83 kg, a twój rywal ponad 105. 105 dokładnie, nie robi mi to różnicy. W takim razie powiedz, co w ogóle według ciebie robi różnicę w Gromdzie? Jak oglądałeś, bo pewnie miałeś okazję zobaczyć już niejedną tutaj walkę. Działo się przecież tam i na Gromdzie 1 i na Gromdzie 2. To, co według ciebie jakoś tak robi różnicę, jeśli chodzi o te wszystkie inne znane nam dyscypliny, inny sposób rywalizacji w sportach walki? Myślę, że oprócz takich aspektów technicznych, to jak najbardziej tutaj będzie grała rolę psychika. Ten, kto wytrzyma to najlepiej, tak naprawdę uniesie cały turniej, wszystkie pojedynki po kolei. No właśnie, ta psychika, ona jest tutaj szczególnie ważna, tym bardziej jak się nie bardzo chyba wie do końca, czego się można spodziewać. Bo dla niektórych to już nie będzie pierwszy raz, ale dla niektórych to dopiero debiut w takiej rywalizacji. Jak najbardziej. No, ja debiutuję w Gromdzie na gołe pięści. Ale myślę, że jakoś nie powinienem mieć problemu z swoją psychiką. Jestem raczej tak nastawiony, że powinienem sobie z tym poradzić. Cały okres był przetrenowany tak naprawdę na maksa. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, także powinno być mega dobrze. Jeśli chodzi o tą walkę na gołe pięści, to jakieś tam doświadczenie już, jak wspomniałeś, gdzieś tam było zbierane. To też nie będzie dla ciebie nowość. No ale jednak tak normalnie to za często z tymi gołymi pięściami się nie wychodzi w treningu sportowym. To nie jest jakiś problem? Na pewno jest możliwość jakiejś kontuzji dłoni i tak dalej, bo ryzyko jest dużo większe, ale myślę, że większą rolę tutaj będzie układało, jakby odgrywało układanie dłoni, to te wszystkie takie aspekty detaliczne, ale będą odgrywały bardzo dużą rolę. Przygotowany na to jesteś, rozumiem, gdzieś tam to wszystko było już przerabiane, te wszystkie aspekty techniczne są już dobrze przyswojone. Wszystko jest przyswojone razem z wizualizacją tego wszystkiego i mam nadzieję, że to pokażę. Tak sobie myślę o tej wizualizacji wspomniałeś, jak tutaj niektórzy po wizualizacji wychodzili z tego ringu, to tak wyglądali, że chyba ciężko było ich sobie tak zwizualizować czasami. Jak oceniasz tego typu historie, bo mówimy o kontuzji pięści, ale to też dużo krwi, mocne takie walki, które powodują, że się nie wygląda najlepiej po czymś takim. To nie zniechęca? Jeżeli byśmy byli zniechęceni, myślę, że nikt by się nie podjął walk na Gromdzie. Każdy wie, po co tu przychodzi i na co się pisze, jakie jest ryzyko. Tak naprawdę chyba wracamy trochę do takiego klimatu starych gladiatorów i to powinniśmy tu pokazać. Czyli co, ten gladiator to się gdzieś marzy, żeby takim gladiatorem zostać? Troszeczkę może tak, żeby sobie to kiedyś powiedzieć na koniec życia, że faktycznie walczyłem, spróbowałem, może wygrałem. Vini Vidi Vici, tak chyba kiedyś. Dokładnie, Vini Vidi Vici. No właśnie tak. To czekamy na tę twoją walkę i zobaczymy, jak ona się skończy. I czy to hasło będziemy mogli sobie jutro powtórzyć po twoim występie. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Gromda Fight Club. Walki na gołe pięści. Jesteście gotowi na krwawy piątek? Gromda.
nie ma miękkiej gry.